Minutę zgromadzącego się tutaj protestu w Łodzi. Wczoraj było w Łodzi ponad 30 tysięcy osób. Dzisiaj może będzie trochę więcej, może trochę mniej, ale raczej trochę mniej, bo jutro zapowiadany jest wielki marsz na Warszawę i ja się na przykład tam wybieram. Natomiast dzisiaj prokurator krajowy, to jest ważna rzecz, wydał taki ogólnik, takie pismo do prokuratorów w całym kraju, że organizowanie tego typu zgromadzeń mają traktować nie jak zwykłe wykroczenie, które jest zagrożone karą grzywny na przykład, ale jako przestępstwo z jakiegoś z nieba paragrafu, dzięki któremu ktoś może pójść do więzienia na ponad 8 lat. Gratuluję bardzo panu ministrowi Ziobrze, który jak wiadomo prokuraturę ma pod swoją opieką i którego wotum nieufności głosowaliśmy nie tak dawno w Sejmie, no bo przedwczoraj. Gratuluję bardzo Jarosławowi Kaczyńskiemu, który jest, przypominam, wicepremierem, który zajmuje się w tym kraju bezpieczeństwem. Jesteśmy naprawdę w dobrych rękach. Jeżeli chcecie z karami więzienia, strasząc ludzi tym, że ich zamkniecie, rozgonić na ulicę, to się wam nie uda.